Idealny czytelnik to ten, dla którego tworzymy tą książkę. Może to być realna postać, albo całkowicie wymyślona, ale to ją musimy mieć przed oczami, gdy tworzymy kolejne książki. Nie jesteśmy w stanie pisać tak, by zadowolić wszystkich, dlatego trzeba pisać tak, by tekst podobał się przynajmniej jednej osobie. Przykładowo, jeśli wybrany przez Ciebie idealny czytelnik lubi takie długie, metaforyczne opisy, to fajnie było nie zadbać w swojej książce. Jeśli przepada za wątkami miłosnymi, no to też warto pomyśleć nad wprowadzeniem ich do głównej fabuły. Macie swojego idealnego czytelnika? Kto nim jest?